regulamin określa zasady. Mieszkańcy Zielonej Góry po raz kolejny wychodzą dzisiaj na ulicę, żeby zaprotestować przeciwko porozumieniu ACTA. Sprzeciwiamy się cenzurze w internecie. Sprzeciwiamy się próbie zlikwidowania leków generycznych, tanich części zamiennych do samochodów, zamienników, tonerów do drukarek. Sprzeciwiamy się monopolowi, próbie wprowadzania monopolu w rolnictwie, jeżeli chodzi o nasiennictwo, bo ACTA to jest bardzo szeroki temat. Nie dotyczy, wbrew temu, co się mówi, co rząd próbuje wmówić Polakom, że to jest tylko internet, że problem dotyczy młodych ludzi. Dotyczy też starszych ludzi, którzy po zlikwidowaniu generyków będą skazani na oryginalne, bardzo drogie leki z zachodu, albo po prostu będą musieli chorować i szybciej umierać.